Okej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. Na samym początku przypomnę tylko o zostawieniu łapeczek w górę, subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzisiejszy odcinek będzie dosyć szybki, krótki i na temat śmierdzącego tematu, dosyć mocno śmierdzącego, bo poruszymy sobie kwestię gnojowicy i poruszymy sobie też kwestię obornika, bo masa pytań w komentarzach gdzieś się pojawia, piszecie też na Discordzie, na prywatnych wiadomościach. Nawet na maila potraficie mi napisać wiadomość, właśnie: Karol, jak pobrać gnojowicę z dodatkowego zbiornika? Kwestia, którą wyjaśniałem już tyle razy i tyle razy ją poruszam na swoich odcinkach, pokazuje tylko, jak nieuważnie je oglądacie. Gdybyście oglądali uważnie odcinki na moim kanale, to wszystkie te kwestie byłyby rozwiązane. Na potrzeby tego materiału wypożyczę sobie jakiś taki troszeczkę większy wóz na gnojowicę. Tutaj właśnie celowałbym w coś takiego, no, sporego. Coś takiego, co 88-20 tysięcy litrów. Do tego jest przystawka, czy nie ma przystawki? Szerokość 30 metrów. Do tego jest przystawka. To coś sobie zaraz znajdziemy. Dobra, moi drodzy. Część z widzów pewnie domyśli się, w czym siedzę. Możecie teraz napisać szybko w komentarzu, jeżeli ktoś z was wie, co za sprzęt sobie wypożyczyłem, mimo że pojechałem tam swoim ciągnikiem. Oczywiście ja tutaj sobie save'a przywrócę, żadnego dodawania pieniędzy i tak dalej, nic tutaj z takich rzeczy nie mamy. A wziąłem sobie właśnie klasak Seriona i ten zbiornik na gnojowicę od firmy Kaweco. Dodatkowo właśnie jeszcze tutaj z tym rozsiewaczem, rozlewaczem bardziej, z rozlewaczem do gnojowicy, no i napełnimy sobie zbiornik. Ja co prawda u krówek na pastwisku mam, nie mam pełnego zbiornika, mam tam 74 tysiące litrów. Jak wiecie, domyślnie w pastwisku, które mam, mieści się 50 tysięcy litrów, więc 24 tysiące mamy już jakby w tym dodatkowym. Dlatego trzeba będzie tutaj wypompować minimum ponad 50 tysięcy litrów, także tutaj mamy 30 tysięcy litrów w tym zbiorniku i tak sobie to właśnie zrobimy, że sobie napełnię tutaj ten zbiornik raz, drugi i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jak widzicie, podjeżdżamy normalnie pod wlew. Teraz tak, najważniejsza kwestia, jaką ja wam za każdym razem mówiłem, za każdym razem podkreślałem, że musicie tu postawić dobudowę silosów, tak? To musi być zakładki do budowy silosów. Tak samo jest z obornikiem. Jeżeli byście chcieli sobie ładować obornik, to przy każdym silosie na obornik, moi drodzy, jak sobie wejdziemy w budowanie, tak, budowa, do budowy silosu wejdźmy, mamy silos na obornik. No i teraz po lewej stronie, jak widzicie, mamy normalnie, słuchajcie, trigger do załadunku, więc jak sobie podjedziecie tutaj, akurat mi wypadł ten trigger w oborze, więc jakbym sobie tutaj podjechał rozrzutnikiem do tego triggera, to obornik mogę ładować normalnie automatycznie, to ja bym, nie wiem, z silosu wysypywał czy skądś. I adekwatnie tak samo dzieje się w momencie, gdy macie właśnie ten sprzęt do gnojowicy. Czyli podjeżdżacie po prostu tutaj pod tą rurę, która wystaje ze ściany, tak na dobrą sprawę, pod pompę właśnie od gnojowicy i napełniacie. I teraz tak. Zawsze, cały czas piszecie, jak zabrać gnojowicę z tego zbiornika, no bo ja rozumiem, tu sobie zatrudnimy pracownika, niech on sobie tutaj działa, bo ja rozumiem, że wasze pytania, dylematy polegają na tym, że podchodząc sobie, on jedzie, tak? Jedzie. No, dobra. Że wasze pytania i dylematy polegają na tym, że tutaj nie ma gdzie pompy. Pompy, z której moglibyśmy to z automatu sobie właśnie pobrać. Ja jeszcze muszę tylko teraz wyłączyć na potrzeby odcinka automatyczne uzupełnianie nasion nawozu, dobra, gnojówki wyłączony, dobra. No i ewentualnie możecie sobie tutaj wejść, tutaj z gnojówką macie, pamiętajcie, od obora dla krów na przykład może brać, albo tamtej drugiej obory. Ja sobie to wyłączę, żeby wam pokazać, jak samemu można to pobrać. Oczywiście, jeżeli chodzi o trigger z obornikiem, no to jest dla osób, którym się nie chce ładować tego obornika samemu. Jak widzicie, ja tutaj w trakcie tego odcinka, gdy to nagrywam, to jestem w trakcie wywożenia obornika, co robimy oczywiście na live'ach, bo to jesteśmy tutaj na Outbay Run. To jest moja farma, na której mam już całkiem sporo godzin przegrane. No i nie powinno tutaj być żadnych problemów, właśnie takich niejasności. Zbyt dużo tych pytań jest właśnie na temat tego, jak to się dzieje, że właśnie nie możecie pobierać tej gnojowicy z tego pastwiska. Ja tego nie rozumiem, bo to jest naprawdę
no, zwykła rzecz, tak? Czyli podjeżdżacie tutaj, jeżeli macie tutaj postawiony w zasięgu ten zbiornik z dobudowy silosu, no to nie ma problemu. Nie powinniście mieć żadnego problemu, jeżeli chodzi o pobieranie tej gnojowicy ze zbiornika. Za chwileczkę wam to udowodnię. Zbiornik, moi drodzy, mamy już pusty. No i teraz jak sobie zabierzemy stąd, poczekajcie, zaraz wam pokażę. No w sumie nie pokazałem wam na początku, ile było, ale było 74 tysiące litrów. 30 sobie zabraliśmy, jak macie, jak widzicie, mamy 44,5 tysiąca. Więc jeżeli tutaj było 50, a w zbiorniku, tutaj w Sodole, w oborze mieści nam się 50, a w naszym zbiorniku mieści się 30 tysięcy litrów, tutaj w tym, który mam, w tym Kaweco, no to adekwatnie do tego 10 tysięcy litrów już powinno mi pobrać z tego dodatkowego, tak? Bo rozbudowaliśmy tutaj pojemność naszego zbiornika na gnojowicę o, tutaj jest chyba 2 miliony litrów, z tego co pamiętam. Więc no, tutaj nie powinno być żadnego problemu i zaraz wam to właśnie pokażę, że tak to właśnie działa. Widzicie, zostało 14490 litrów, co daje nam, że 10 tysięcy litrów zabrałem już z tamtego. Nie wiem, czego naprawdę nie rozumiecie, bo dla mnie ten temat jest naprawdę mega prosty. Serio. Mam nadzieję, że odcinek wam pomógł i wyjaśnić sobie te kwestie, bo no, zbyt dużo tych pytań się pojawiało ostatnio. Trzymajcie się, pozdrawiam. Pamiętajcie, jeżeli odcinek był pomocny, łapeczka w górę, subskrypcja kanału, piszcie też ciekawe komentarze, mordeczki. Elo!